W powiecie bartoszyckim w minionym tygodniu rozpoczęła się obowiązkowa kwalifikacja wojskowa, która przede wszystkim obejmuje mężczyzn z rocznika 2003. Potrwa do 29 kwietnia. Stawienie się na kwalifikację jest obowiązkowe. Zainteresowani poinformowani zostali o tym w imiennym zawiadomieniu. Po raz drugi i z założenia już cyklicznie w tym miejscu, w budynku Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bartoszycach przy ulicy 11 listopada, raz do roku przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawiennictwa na nią ciąży na danej grupie tak mężczyzn, jak i kobiet przypisanym w danym roku z racji daty ich urodzenia. No i zakładamy, że tych chętnych do przybycia tutaj do nas będzie coraz więcej. Oczywiście, że to zależy wszystko od demografii, no bo przecież wiemy, że to są osoby, które kończąc 19 lat muszą na taką kwalifikację stanąć. No ale zakładamy, że wedle danych, że to przynajmniej się nie zmniejszy w stosunku do ubiegłego roku ta ilość osób chętnych tutaj, czy koniecznie tych, które muszą tutaj przyjść na tę kwalifikację. No i to jest takie pocieszające, a z drugiej strony wiemy również, że bardzo wielu chętnych jest do wstępowania w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, które ewentualnie te osoby no, też gdzieś w przyszłości mogłyby wspomagać te prawdziwe siły wojskowe. W tym roku obowiązkową kwalifikacją wojskową objęci są głównie mężczyźni z rocznika 2003, choć tym procesem objęte są również kobiety z racji wykonywanego zawodu oraz osoby chętne. Zawiadomienie o kwalifikacji wysłano zatem do ponad 300 osób, w tym 30 kobiet. Codziennie przyjmujemy na kwalifikację wojskowej do 30 osób. Są to osoby z poszczególnych gmin, są to osoby wezwane, które otrzymały wezwania z gmin. I obowiązek stawiennictwa, tak jak w latach poprzednich, jest to stawiennictwo obowiązkowe. Każdy dzień przypisany jest innej gminie i miastu powiatu bartoszyckiego. Obowiązują zatem terminy, ale uwzględnione są również sytuacje losowe. Dopóki działa kwalifikacja wojskowa, w każdej chwili można tutaj przyjść, nawet gdy jest to ten termin już spóźniony, i przyjść i tutaj tą kwalifikację wojskową przejść. Ostateczny termin mija 29 kwietnia. Oczywiście istotą jest przestrzeganie wyznaczonego terminu, a następnie przejście procesu kwalifikacji. Kwalifikacja wojskowa tak naprawdę rozpoczyna się w momencie już wysłania przez gminy wezwań do stawiennictwa. Na konkretny dzień, godzina, dzień i miejsce, tak jak tutaj mamy określone. W momencie przyjścia zakładana jest ewidencja wojskowa, przeprowadzane są badania lekarskie, orzeczenie kategorii zdolności, wydanie książeczki wojskowej i to jest koniec kwalifikacji wojskowej całego tego przerażającego dla młodych ludzi przedsięwzięcia. Którego efektem jest nadanie odpowiedniej do stanu zdrowia oceny i wyznaczenia kategorii wojskowej, niezbędne przy podejmowaniu choćby decyzji o wyborze ścieżki zawodowej. Stąd nie bez powodu podczas kwalifikacji duży nacisk położony jest na promocję służby wojskowej. Właśnie tak jak widzimy tutaj stojący sprzęt, stojących żołnierzy, bo mamy tutaj żołnierzy z 20 Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc, mamy żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej. Oni promują tą służbę wojskową w swoich jednostkach. My szeroko promujemy, bo my też prowadzimy promocję, my promujemy wszystkie jednostki wojskowe, wszystkie rodzaje służby. No oczywiście zaczynamy zawsze od szkolnictwa wojskowego. Mamy tutaj absolwentów, którzy niebawem będą zdawali matury i jak najbardziej zachęcam do Akademii Wojskowych wszystkich tych chętnych, którzy gdzieś tam mają w głowie, myślą o służbie wojskowej. W akademiach mamy dużo miejsc i zapraszamy. Dziś edukacja i służba w tym charakterze jest częściej analizowana przez młode pokolenie, nie tylko przez pryzmat pracy, ale również wydarzeń, które obserwujemy zza wschodniej granicy. Patrząc tutaj właśnie na te dzisiejsze kwalifikacje i tam rozmawiając nawet z kilkoma osobami młodymi, widzimy jednak pewną determinację i zrozumienie tego wszystkiego, co się dzieje, więc świadomość tego, że trzeba w tym wojsku być, jest duża. To widać, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Młodzi ludzie pytają o sposoby odbycia służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, no bo są różne formy. I to ich bardzo interesuje. I myślę, że stąd należałoby wyciągać wnioski, że jednak to zainteresowanie większe jest.
Wracając do sedna, kwalifikacja wojskowa od lat jest niezmienna w swej formule i nie zmieni się, choć w bliskiej perspektywie widać już pewne zmiany w tym obszarze. Tak, dzisiaj prezentujemy się jako Wojskowa Komenda Uzupełnień i w przyszłości, a dokładnie od 23 kwietnia tego roku, będziemy występować jako Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lidzbarku Warmińskim. Zmiana nazwy wynika z ustawy o obronie ojczyzny, która praktycznie wejdzie od 23 kwietnia. Zmiany, jeżeli chodzi o pełnienie służby wojskowej, są, bo tą podstawowym sposobem pełnienia służby wojskowej będzie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. I tutaj będziemy namawiać wszystkich do odbycia tej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To z pewnością da większą szansę tym, którzy widzą się w szeregach wojskowych. Zatem obowiązek kwalifikacji wojskowej dla wielu będzie jednocześnie pierwszym etapem w dalszej karierze.